Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach do końcówki reakcji chemicznych. I mamy tutaj metal plus kwas. Metal, który jest bardziej aktywny od wodoru, czyli reakcja nam zachodzi. Ok, i teraz tutaj mamy powstawanie soli. Sól jest zbudowana z metalu i reszty kwasowej, czyli mamy Fe, Cl, zakładamy, że to jest żelazo dwuwartościowe i wodór w postaci cząsteczkowej, które nam się tutaj wydziela. Z tej strony mamy dwa chlory, dwa wodory, to tutaj dwójkę. Następnie mamy Ag plus HNO3. Bardzo ważne jest to, że tutaj jest to kwas azotowy 5, który jest stężony, bo zachodzi nam tutaj ta reakcja, ale inaczej niż u góry, ponieważ mamy Ag o wartościowości 1, NO3 wydziela nam się tutaj tlenek azotu 4 i mamy jeszcze wodę. Teraz tutaj mamy tlenek fosforu, który tutaj jest dimerem plus woda, czyli to jest jeden ze sposobów otrzymywania kwasu, a dokładnie kwasu fosforowego 5. Skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że tu mamy 2, a tutaj mamy 5, ponieważ ten tlenek jest dimerem i wymnażamy to razy 2. Stąd 2 razy 5 to 10, 2 razy 2 to 4. Z tej strony mamy 4 fosfory, tutaj jest tylko 1, więc dajemy 4. 4 razy 3 to 12, 6 razy 2 to 12, czyli współczynniki stechiometryczne nam się tu już zgadzają. Ok, tutaj mamy w jednym jak i drugim kwas chlorowodorowy, nie jest to chlorowodór, który jest gazem. I mamy tutaj sól plus kwas, czyli powstanie nam nowa sól i nowy kwas. I tutaj mamy tak. Powstanie nam Na, Cl, mamy sól i nowy kwas. H2SiO3. Z tej strony mamy dwa sody, dodajemy tutaj dwójkę, tym samym zwiększam ilość wodorów i chlorów przez ten współczynnik. Tutaj mamy znów sól, ale jest to sól słabego kwasu, jakim jest kwas węglowy. Więc tutaj będziemy mieć podobną reakcję do tej z podpunktu B, ponieważ Ca połączy nam się z chlorem, otworzy nam CaCl2. Natomiast tutaj będziemy mieć H2O i CO2. Albo oczywiście CO2 plus H2O. I pod spodem dzieje nam się to dokładnie tak samo, bo SO3 jest słabym kwasem, czyli tworzy nam się tutaj Na 2SO4, woda i SO2. Warto pamiętać te reakcje. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.